I tak, i nie. Wszystko wskazuje, że to będzie ponownie Biden i Trump. Aczkolwiek no, historia rywalizacji o nominację każdej z partii w każdym okresie wskazuje, że to, co tam się wydawało, no właśnie w porównywalnym okresie, kiedy ta rywalizacja się zaczynała, no to później to się odwracało o 180 stopni. No, jeśli... Chociaż do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czeka nas jeszcze rok, bo one się odbędą jesienią 2024. To gorączka przedwyborcza, a właściwie prawyborcza, już trwa. Pierwsze debaty Partii Republikańskiej już za nami. Prawybory rozpoczną się tuż po nowym roku, w styczniu, lutym 2024, i do wiosny możemy się spodziewać różnych głosowań w Stanach. Czy czeka nas ponowne starcie Biden-Trump? Jakie prawybory mają wpływ na wybory? Oraz czy możemy czerpać z tego jakieś wnioski do Polski? Tego dzisiaj dowiecie się z mojej rozmowy z doktorem Turkiem. Serdecznie zapraszam. Przed nami już te wspominane kilkukrotnie wybory prezydenckie w USA, mniej więcej za rok, na jesień 2024. Przed nami też te wybory, prawybory, początkiem 2024, też już wielokrotnie wspominane. Czy znamy już w tym momencie kandydatów z ramienia największych partii, republikańskiej i demokratycznej? Czy te prawybory mają dość przewidywalny wynik i możemy się ponownie spodziewać starcia Joe Bidena z Donaldem Trumpem? I tak, i nie. Wszystko wskazuje, że to będzie ponownie Biden i Trump. Aczkolwiek no, historia rywalizacji o nominację każdej z partii w każdym okresie wskazuje, że to, co tam się wydawało, no właśnie w porównywalnym okresie, kiedy ta rywalizacja się zaczynała, no to później to się odwracało o 180 stopni. No, jeśli chodzi o demokratów, no to tutaj sytuacja jest jasna, prawda? No bo mamy urzędującego prezydenta. No i jeśli on sam stwierdzi, że jednak o reelekcję się nie ubiega, a takich głosów też coraz więcej się pojawia, no to wtedy będzie to inny kandydat, prawda? Jaki, no to trudno powiedzieć, no bo na organizację nawet takiej kampanii wyborczej prezydenckiej, no to już teraz jest dosyć późno, prawda? Gdyby jacyś kandydaci mieli wystartować. Natomiast jeśli chodzi o partię republikańską, no to tutaj te prawybory się odbywają, aczkolwiek no one nie są takimi prawyborami, powiedzielibyśmy, pełnymi, prawda? No bo mamy jednego zdecydowanego kandydata i faworyta, Donalda Trumpa, no i sondaże wskazują, że on z dużą przewagą nad innymi pretendentami prowadzi w tej rywalizacji, prawda? No ale tak naprawdę to są tylko sondaże. Głosowania jeszcze się nie odbyły, prawda? No Donald Trump nie uczestniczy w debatach partii republikańskiej, co z punktu widzenia strategii kampanii wyborczej no jest być może właściwym krokiem. No ale nie wiem, jak na to zareagują wyborcy, którzy mogą no, jednak poczuć się trochę zlekceważeni. A kolejna rzecz jest taka, no, że Donald Trump ma przed sobą kilka procesów w różnych stanach i na poziomie federalnym i na poziomie stanowym. Bardzo jest możliwe, że część tych procesów będzie transmitowana w telewizji na żywo, no i to będzie na pewno proces stulecia, prawda? No bo jeśli były prezydent i pretendent do nominacji prezydenckiej którejś z partii ma proces karny, no to jak mówił Amerykanie, to jest great television. Prawda? Więc wszyscy to będą oglądać. I w zależności od tego, co tam się będzie działo,
No może to jednak fluktuować w jedną albo w drugą, albo w drugą stronę. Oczywiście nie wiemy na ten moment, co się, co się wydarzy, więc jak miałbym dzisiaj postawić pieniądze przeciwko orzechom, to powiedziałbym, że Donald Trump. Ale tak jak już przed momentem powiedziałem, wiele razy w amerykańskiej historii zdarzało się, że był jakiś w tych prawyborach nomurowany kandydat do nominacji, a tę nominację otrzymał ktoś inny. Więc myślę, że trzeba poczekać do lutego, marca, kwietnia, popatrzeć, jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli chodzi o wyniki głosowań. No i też, którzy z kandydatów będą dalej prowadzić aktywne kandydatury i prowadzić kampanię wyborczą, no bo wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieć, kto tym nominowanym Partii Republikańskiej, ale też Demokratycznej zostanie. W przypadku Donalda Trumpa to myślę, że nie tylko Amerykanie będą oglądać ten proces, a nawet jeśli nie oglądać, to w jakiś sposób śledzić, bo spotkałam się na różnych portalach informacyjnych czy nawet plotkarskich z artykułami bądź po prostu jakimiś plotkami i zastanawianiem się, czy można rządzić w Ameryce zza krat, więc to dość chwytliwy temat, nawet jak się okazuje na polskim rynku plotkarskim. Co by się stało, gdyby Donald Trump został jakby przed wyborami skazany? Czy w ogóle jest taka szansa, że on jeszcze przed tymi wyborami zostanie w jakiś sposób skazany? Czy będą te wyroki? Wie pani co, to jest tak zwany gray area, więc ja nie odpowiem na to pytanie, bo nie było takiego przypadku wcześniej. I trudno powiedzieć, w którą to stronę pójdzie. Po prostu, prawda? Są jakieś takie sondaże, które wskazują, że gdyby Donald Trump rzeczywiście został skazany, no to on automatycznie traci poparcie. Ale z drugiej strony, no, w przypadku Donalda Trumpa też widzieliśmy dużo różnych sondaży. Prawda? A później się okazało, że on, no, mimo wszystko przekraczał kolejne granice, a ci wyborcy w dalszym ciągu z nim zostawali. Prawda? Także tutaj trudno powiedzieć. Aczkolwiek w przypadku Trumpa tu jest jeszcze jeden aspekt, taki interesujący, który się zadzieje jeszcze przed tymi właśnie procesami. No mianowicie taki, że pojawia się pytanie, czy on w ogóle zostanie dopuszczony do kandydowania. Prawda? Bo mamy taką 14. poprawkę do Konstytucji, sekcję trzecią, i tam mamy wskazanie takie, że kto brał udział w zbrojnej insurekcji albo w jakiś sposób jej pomógł przeciwko Stanom Zjednoczonym, no to automatycznie nie może sprawować żadnego urzędu wybieralnego ani jakkolwiek innego, prawda? Federalnego, lokalnego, stanowego i tak dalej. No i na początku sierpnia taki się pokazał dosyć głośny artykuł dwóch konserwatywnych prawników, no, którzy stwierdzili, że zachowanie Donalda Trumpa po wyborach prezydenckich roku 2020, no, wyczerpuje znamiona tego właśnie działania i on, no, nie powinien być tym kandydatem. Prawda? Natomiast, no, w praktyce to jest pytanie, no, kto oczywiście miałby to wyegzekwować. No i tutaj światło pada na stanowych sekretarzy stanu, którzy są odpowiedzialni za administrowanie wyborami. Natomiast, no, też można przypuszczać, że gdyby któryś z tych sekretarzy odmówił, no to Donald Trump odwoła się do sądu, no i to się skończy prędzej czy później w Sądzie Najwyższym. A co Sąd Najwyższy zrobi, to, no, też nie wiemy. Prawda? No, mimo że mamy sześciu sędziów nominowanych przez prezydentów z Partii Republikańskiej. No, ale też nie wiemy, jak to do końca będzie wyglądać. No, czyli jeszcze jest taka szansa, że Donald Trump
No w ogóle nie będzie, w ogóle nie będzie, nie będzie kandydatem, bo no nie zostanie dopuszczony do tego, żeby się znaleźć na karcie wyborczej. Także taka możliwość też istnieje. Natomiast no, znając życie, to rzeczywistość będzie jeszcze jakimś takim jednym rozwiązaniem, które póki co nikomu nie przychodzi do głowy. No ale Donald Trump myślę, że nas zaskakiwał już tyle razy, że i jeden raz w teł czy w teł, to już chyba nam nie robi różnicy. No tak, jakby to właśnie jest pytanie, gdzie jest granica dla Donalda Trumpa. Czy te prawybory mają jakieś analogie z prawyborami, które się odbyły w przeszłości? Czy są na tyle niepowtarzalne, jakby ze względu też na tych szereg sytuacji, które się toczą wokół Donalda Trumpa, że są swego rodzaju nowum i będziemy z nich wyciągać inne wnioski niż to było w przypadku poprzednich prawyborów i wyborów? No są na pewno niepowtarzalne w tym sensie, że w tym systemie, który został wprowadzony od lat 70., no pierwszy raz mamy sytuację, że prezydent, który przegrał wybory prezydenckie po pierwszej kadencji, ubiega się ponownie o nominację swojej partii. Prawda? No poprzedni prezydenci, którzy przez jedną kadencję tylko sprawowali swój urząd, jak Jimmy Carter i George Herbert Walker Bush, albo Bush Senior, prawda? No po prostu odeszli na polityczną emeryturę i uznali, że to jest tyle, prawda? No więc z tego punktu widzenia jest to na pewno nowa sprawa. Nową sprawą jest też to, że no właśnie kandydat, którykolwiek dominujący, czyli Donald Trump, no zrezygnował z debaty, prawda? Zdjęcia udziału w debatach. Tak jak mówię, no z punktu widzenia jego kampanii jest to być może słuszne rozwiązanie, no bo tutaj no jeśli jego poparcie jest stabilne, no to w takich debatach tylko może stracić, prawda? No ale z punktu widzenia no jakiegoś, nie wiem, dyskursu demokratycznego, szacunku dla partii politycznej, której Donald Trump mieni się liderem, szacunku dla procedur, ale też wyborców, prawda, którzy być może by go chcieli skonfrontować, no jednak w trochę innej rzeczywistości politycznej, prawda, no i popatrzeć, jaki w porównaniu z innymi kandydatami on ma pomysł na to, że się dzieją dwa istotne konflikty zbrojne na świecie. Prawda? Bo że gospodarka amerykańska tak się zachowuje, jak się zachowuje. No więc to nie jest takie działanie, które w ogóle przyświecało idei prawyborów jakichkolwiek, no bo to chodziło o to, żeby właśnie wybrać tego kandydata, który najlepiej będzie reprezentował daną partię, no ale żeby wiedzieć, który to jest kandydat, no to trzeba ich ze sobą po prostu skonfrontować. Prawda? No a tutaj takiej okazji nie mamy. No i jeśli jest jeszcze jedna nowa rzecz, no to jest taka, że odkąd ten system nominacyjny istnieje generalnie i on ma znaczenie, że to nie jest tak, że to są te prawybory, ale i tak partyjni liderzy wybierają później tego kandydata na prezydenta. No to jest to, że kokus w Iowa, który od zawsze otwierał ten sezon rywalizacji o prezydencką nominację, no nie odbędzie się w Partii Demokratycznej. To znaczy nie będzie miał takiego znaczenia. On się odbędzie jako tam pierwszy 15 stycznia, bo Iowa zawsze ten kokus jako pierwszy stan organizowało, ale w przypadku Partii Demokratycznej do marca obywatele będą mogli głosować korespondencyjnie. Prawda? Więc to jest taka istotna zmiana, no bo zazwyczaj jak się myślało o prawyborach prezydenckich w Stanach, no to Iowa i New Hampshire
No to było takie otwarcie sezonu wyborczego, można powiedzieć. A teraz będzie to miało miejsce już tylko w partii republikańskiej. No co jest istotną różnicą. No i pojawia się pytanie, czy to tylko na ten sezon wyborczy 2024, a w późniejszych latach to wróci do normy, czy też być może będzie też jakieś większe żonglowanie terminami, o czym też się mówi od lat, i w różnym okresie to się będzie odbywać. No pewnie jak zawsze każda partia sobie zdecyduje w oparciu o to, co zobaczy teraz i czy uzna, że wynik, relacje medialne, frekwencja i cały ten system stworzony na nowo, no, czy bardziej się przyczynił do niej zwycięstwa, czy nie, no i ewentualnie wtedy podejmie decyzję, co z tym dalej zrobić. No bo nawet same partie sobie zdają sprawę, że ten system nie jest idealny, no ale żadna jeszcze nie wymyśliła idealnego, bo tak naprawdę idealny chyba nie istnieje. To tak samo jak z demokracją i w ogóle z ustrojem. W ostatnim czasie pojawiają się także na rynku polskim publikacje trochę oscylujące wokół takiego upadku mitu o amerykańskiej demokracji. Czy jakby te ostatnie wydarzenia, które się toczą wokół Donalda Trumpa, albo nawet nie ostatnie, bo tu chciałam nawiązać do 2020 roku, to o czym też już tutaj po części padło, czyli to przyjęcie, nieprzyjęcie przez Donalda Trumpa wyników poprzednich wyborów prezydenckich, w jakiś sposób negatywnie wpływa na demokrację w Ameryce? Czy Ameryka jest dalej wzorem demokracji dla innych krajów? I czy jest to jakiś trend, jakaś tendencja, która też jest potwierdzona w tych prawyborach, które zaraz się rozpoczną? No myślę, że jest potwierdzona w tym sensie, że mamy kandydata, byłego prezydenta, który usiłował odwrócić wyniki wyborów prezydenckich, czyli no przeprowadził zamach stanu. Prawda? No i on jest jednym z kandydatów i nie wiemy, kto wygra. To się bardzo często pojawia w piśmiennictwie amerykańskim, czy to w literaturze naukowej, czy w publicystycznej. No, że każda taka z jednych rzeczy, jedna z tysiąca rzeczy, które zrobił Trump negatywnych, no, w przypadku innych polityków to by zakończyła ich karierę polityczną. Po prostu. Prawda? A tutaj no, już mówiliśmy o tym przekraczaniu granic. No i nic się nie dzieje, poparcie jest trwałe. No myślę, że to pokazuje jakąś kruchość tej demokracji amerykańskiej, bo też sobie przypominam nawet taki cytat z klasycznej już pracy Ziblata i Lewickiego, jak umierają demokracje. No, że Donald Trump jest taką postacią, której się obawiali ojcowie założyciele. No, jeżeli jakby cały system ustawili, żeby ktoś taki się nie pojawił, nie mógł przejąć władzy, no bo wtedy no, całe istnienie republiki może być pod znakiem zapytania. Prawda? Nie wiemy, jak to się wszystko skończy. Wszystko jest w rękach wyborców, jak zawsze, prawda? No, tendencje pokazują, że Trump zdecydowanie sprawił, że więcej Amerykanów fatyguje się do lokali wyborczych. To mamy wyraźnie w wyborach federalnych 18, 20, 22. Przypuszczalnie w przyszłym roku będzie podobnie. No, kolejna kwestia to jest ta zwiększona też polaryzacja. Prawda? Aczkolwiek tutaj no, to też nie jest tak, że przyszedł nagle Donald Trump i Amerykanie są spolaryzowani, tylko to są te tendencje, które istniały od wielu lat. Oczywiście nie na takim poziomie i nie w takim stopniu. Trump to najwyżej
je zwiększył, prawda? Nawet jeśli tak, w tak fundamentalny sposób. No, ale przede wszystkim myślę, że potwierdzeniem tych trendów, no jest to, że Donald Trump jest w dalszym ciągu punktem odniesienia. Prawda? Odkąd się pojawił jako aktywny kandydat do prezydentury w 2015, no to każda dyskusja na temat polityki wewnętrznej, amerykańskiej, ale także międzynarodowej, prawda? No gdzieś tam, jeśli od Donalda Trumpa się nie zaczyna, ani się na nim nie kończy, no to on gdzieś tam w środku funkcjonuje. Także myślę, że to jest dosyć istotne, bo postaci takiej, która przez tak długi czas by była punktem odniesienia, no nie było już dosyć dawno. Prawda? I no tutaj też nie widać póki co, żeby tutaj coś się miało skończyć. No bo Donald Trump lubi wokół siebie skupiać dużo uwagi, dużo, dużo szumu, a no nic, niczym Amerykanie się nie interesują bardziej niż wyborami prezydenckimi. Prawda? Nawet chyba Super Bowl się cieszy mniejszym zainteresowaniem, więc myślę, że to są te trendy, które od tego 2015 roku obserwujemy. I one być może gdzieś tam są pochowane, gdzieś tam ich nie do końca widać, ale jakby się czytać w sondaże opinii publicznej na różny temat, no to one mniej więcej są stałe. Jakie z tego wnioski możemy wyciągnąć dla Polski, jakbyśmy właśnie chcieli bądź nie chcieli brać przykładu ze Stanów Zjednoczonych? Czy taka formuła prawyborów sprawdziłaby się w Polsce? Czy ze względu na te też negatywne tendencje dotyczące amerykańskiej demokracji? Lepiej nie brać właśnie tutaj z Ameryki przykładu, tylko bardziej się uczyć na błędach. Czy na błędach? No to każdy system jest specyficzny, prawda? Tutaj wcześniej padło takie pytanie, czy to jest wspomaganie demokracji, prawda? No, na pewno system prawyborów jest jednym z najbardziej demokratycznych, prawda? No bo o tym, co będzie kandydatem na prezydenta, decydują obywatele, a nie partyjni liderzy. Prawda? Co ma miejsce w sytuacjach takich jak w Polsce na przykład, gdzie tych prawyborów nie ma. Także z punktu widzenia demokracji, no chyba jest okej. Ale pojawia się pytanie o jakość demokracji wtedy. Ale to już jest inne pytanie. Prawda? No bo z punktu widzenia jakości demokracji, no to proszę zwrócić uwagę, że wtedy w takich prawyborach, jeśli partia rezygnuje z desygnowania takiego kandydata, no to kto tak naprawdę, jaki podmiot jest najważniejszy, jeśli chodzi o to, spośród kogo ci obywatele sobie wybiorą? No są to media, prawda? A media wiadomo, w jaki sposób funkcjonują. Jeśli weźmiemy pod uwagę stary system, gdzie decydowali liderzy partyjni, no to gdyby on istniał w Stanach Zjednoczonych, na pewno prezydentem nie byłby Donald Trump. Ale na pewno prezydentem nie byłby też Barack Obama. Nie byłby Bill Clinton. Nie byłby Jimmy Carter. Prawda? Być może byłby to. Byłby to, byłby kto, byłby to, byłby to ktoś inny, no bo można przypuszczać, jakiego spośród tych kandydatów, którzy występowali, jakiego liderzy partyjni by sobie wybrali. Prawda? Także wiemy na pewno, że byłby to inny kandydat. Jeśli natomiast no mówimy o jakichś próbach przeszczepienia tego na Polskę, no to proszę też pamiętać, że Polska jednak jest krajem unitarnym. Prawda? Stany Zjednoczone są państwem federalnym, gdzie na każdy stan to jest odrębna
podmiotowość, ale też kultura polityczna. Prawda? I myślę, że to tak naprawdę ma duże znaczenie, no bo prawybory prezydenckie, jak się pojawiają tam na początku XX wieku na Florydzie, w Wisconsin, no to one też się pojawiają w kilku stanach, nie we wszystkich, prawda? Ale to nie są pierwsze prawybory, bo pierwsze prawybory to są jeszcze lata 1840 na lokalne urzędy gdzieś tam w Pensylwanii. Prawda? Także zdecydowanie mamy tutaj do czynienia no, z różnymi czynnikami lokalnymi. Także no, tutaj odpowiedź jest taka, że z punktu widzenia demokracji, no to wiadomo, chodzi o to, żeby wybierali obywatele. Prawda? Natomiast no, obywatele zawsze by wybrali innego kandydata, niż wybierze takiego kandydata lider czy grupa liderów partyjnych, no bo to będą po prostu inne kryteria tego wyboru. Tak myślę, żebym zakończył tę wypowiedź. Ja myślę, że my też będziemy kończyć już nasze spotkanie. Mam nadzieję, że ta rozmowa o prawyborach była wyczerpująca dla osób, które nas oglądają bądź słuchają. A panu doktorowi serdecznie dziękuję za gościnę na kanale i właśnie wypowiedzi i opowieści o prawyborach w Stanach Zjednoczonych i też o różnych wnioskach, które możemy z nich wyciągnąć, czy to dotyczących polityki amerykańskiej, czy nawet prób przełożenia tego na rynek polski. Dziękuję uprzejmie.